Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w krótkim informacyjnym odcinku. Czego możemy się spodziewać i czego możecie Wy się spodziewać w ciągu najbliższych kilku dni? Ponieważ dostaję kilka pytań w stylu: o który następny odcinek? O który następny odcinek? O który dzisiaj? A czy będzie jutro? A czy nie będzie? A czy jeszcze będzie? Haesik. Okej, moi drodzy, w związku z tym, że czas tutaj określić pewne rzeczy, no to ustalimy sobie plan, powiedzmy, na 8-9 dni do przodu, tak powiedzmy do 6-7 czerwca, środa, czwartek. Najprawdopodobniej w czwartek będę musiał znowu wyjechać sobie na kilka dni, więc nie będzie nic. Przez parę dni na kanale. Mam tylko nadzieję, że w ten weekend 9-10 lipca nie będzie S34. Okej, zatem na te najbliższe kilka dni plan wygląda tak. Codziennie o godzinie 10 rano. Jeden odcinek z Shakes and Fish. Z tego, co będę robił po północy. Jeżeli będzie bardzo długi odcinek i dużo się uda zrobić, to będzie jedyny odcinek tego dnia. Jeżeli będzie to krótszy odcinek, tam 30 parę minut, mając na uwadze, mówiąc dłuższy, mam na uwadze to taki, jak przywaliłem ostatnio ponad godzinę, bo się zasiedziałem. Ale jak będzie taki krótki, 30 parę minut, to później drugi odcinek z Shakes and Fidget około godziny 17. Okej? Okay? I codziennie o 10 i o 17 Shakes and Fidget przez najbliższe 8 dni. Kwestii drugiej. Hearthstone to ta gra spowodowała, że rozpocząłem zabawę z YouTube'em i nie zapominam o tej grze. W tych samych dniach, codziennie o godzinie 14 będzie jakiś odcinek z Hearthstone'a, albo gry z widzami, albo moje jakieś wypociny na taliach mistrzów, bo chcę rozpocząć serię i rozpoczynam serię już jutro. Będzie pierwszy odcinek z serii Talie Mistrzów. Zagramy sobie jakimiś dekami rankedziki i pogadamy o tych dekach, powymieniamy się jakimiś myślami i spostrzeżeniami. Więc wszyscy, którzy lubią Hearthstone'a, też coś znajdą dla siebie na najbliższe dni. Zatem powtarzam jeszcze raz plany. Codziennie o 10. Shakes and Fidget, o 14. Hearthstone i o 17. znowu Shakes and Fidget. Tak najbliższy tydzień, czy tam 8 dni będzie wyglądało. Jeżeli macie jakieś pomysły co do gier, piszcie w komentarzach. Jak będzie dużo pomysłów dotyczących jednej gry, to zrobimy jakąś ankietkę i coś pomyślimy. Na razie jednak zostaje tak, jak ustaliłem. Zatem miłego oglądania, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hejka, pa pa!